Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. No ale tak jak pisałem i mówiłem, czasami tak bywa. Ale myślę, że w tej chwili pełen sił witalnych, zdrowia ruszam i myślę, że wchodzę na normalne tory. Pięknie chciałbym podziękować Wam za cierpliwość, za wszystkie słowa, za przejawy poparcia, miłe słowa i życzenia zdrowia i wszystkiego dobrego, co otrzymałem od Was. Pięknie Wam dziękuję. No i odwzajemniam. Bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość i to, że jesteście. Bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, a dzisiaj, a jak to zawsze, z najwyższą atencją i intencją przejdę do czytania energii na dziś. Karty jak zawsze potasowane. Wszystko, co z Wami rezonuje, przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Zobaczmy, co mówią nam karty Tarota, jaką energię dzisiejszego dnia przedstawią. A przedstawią bardzo silną i bardzo zarazem spokojną. Karta papieża. Karta papieża mówi nam o człowieku właśnie na stanowisku. O człowieku, który wie o spokoju, o pewnej dozie takiego stoicyzmu, ale też i urzędu. Podpowiada, aby iść za głosem swojego serca i doświadczenia, aby wykorzystać wszystkie możliwości, umiejętności, zdobytą wiedzę. Podpowiada jednak pewną rozważność. A jeżeli jesteśmy tak bardzo pewni siebie, tak używamy swojej wiedzy, swoich doświadczeń, to taką podpowiedzią jest, aby nie bardzo stać się w tym momencie butnymi. Bo czasami ta nasza pewność siebie może przerodzić się w taką troszeczkę dyktaturę. Tak być troszeczkę zbyt mocno zapyziałem w tym naszym dążeniu i uznać to nasze prawo, te nasze dążenia za jedyne słuszne. Tego bym się wystrzegał. Używajmy swojej wiedzy, swojej mądrości, swojego doświadczenia. Służmy swoją radą, swoim stanowiskiem, jeżeli jest taka potrzeba, i swoim spokojem. Podążajmy za wiedzą i głosem swojego serca, ale nie ponad i przede wszystkim, tylko w czystości intencji. Zobaczmy teraz energię minerałów, z jaką dzisiejszy dzień nam będzie upływał i co podpowie, albo czego możemy się wspierać, czym wspierać, czego wystrzegać. Karneol. Cielesność. Kochani, karneol to jeden z minerałów, który bardzo pięknie otwiera nasze czakry, ale też i daje nam niebywałą siłę do działania. Karneol bardzo dobrze wpływa na naszą krew, jej krążenie, czyli też i pracę i funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Uszczelnia je, dodaje witalności, likwiduje zatory właśnie w żyłach. Osoby, które mają problem z nadciśnieniem, które są po trudnych operacjach na serce, jak najbardziej mogą wspierać się właśnie energią karneolu. Karneol również wspomaga nasze trawienie, łagodzi dolegliwości takich nieżytów jelitowych, ale też i pomocny jest w takim lepszym funkcjonowaniu naszego metabolizmu. Przydatny jest również osobom, które zmagają się z sytuacjami i powikłaniami z żylakami, ogólnie rzecz biorąc. Tak jak powiedziałem wcześniej, uszczelnia naczynia krwionośne, przez co też i łagodzi dolegliwości, świąd, czy ból, czy ciśnienie. Pomocny jest właśnie w regulowaniu dobrego poziomu naszego ciśnienia, czyli jakby łagodzi wszystkie dysfunkcje nadciśnienia czy niedociśnienia.
Oczyszcza i odtruwa nasz organizm ze wszelkich złogów. Tutaj przydatny będzie w pracy nad właśnie oczyszczeniem wątroby czy nerek. Likwiduje takie zmęczenie, ospałość w nas. Wspomaga naszą witalność, takie myślenie w pozytywny sposób o sobie i dla siebie. Polecany jest osobom, które mają troszeczkę obniżone libido, które nie do końca jakby wierzą w siebie, czy mają problemy właśnie z tą erotyczną, cielesną sferą swojego życia. Polecany jest również osobom, które mają takie dosyć częste problemy z narządami podbrzusza, czyli przydawki, pęcherz moczowy, gdzie bywają infekcje. On poprzez swój kolor i swoją wibrację pomaga jakby w oczyszczaniu, w doenergetyzowaniu, ale też i w procesach zdrowienia. Tak jak powiedziałem, karneol bardzo pięknie otwiera wszystkie nasze czakry, powoduje ich wysoką wibracyjność, oczyszczanie się. A jeśli chodzi o kolor czerwony karneolu, to przede wszystkim polecany jest do pracy z czakrą podstawy. Pomarańczowy zaś do pracy z czakrą sakralną. Karneol polecany jest głównie osobom spod znaku raka, wagi, barana i lwa. Oczyszczamy karneol, kładąc go na sól, a energetyzujemy, odkładając na działanie promieni słonecznych w towarzystwie kryształów górskich. Tyle energia minerałów. Zobaczmy energię kart opiekuńczych, z jaką podpowiedzią, z jaką opieką, z jaką wytyczną na dzisiejszy dzień do nas zawitają. Powtarzam, a pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc uznajcie podpowiedzi jako wytyczne, jako możliwości podążania, a to, co z wami nie rezonuje, po prostu zostawcie. Na dzisiaj podpowiedź kart możliwości, postanowienia i przyjemności. Kochani, podpowiedź karty możliwości. Pamiętajcie, że wszystko, co tkwi w was, wasze doświadczenie, wasza zdobyta wiedza, wasze powtarzanie pewnych czynności, która jest bardzo istotna, ponieważ ugruntowuje i wiedzę, i możliwości, i przekonania, i poczucie wartości, wszystko tkwi w was. Starajcie się być otwartymi na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, na wiedzę i na słowa mądrych ludzi, na własne spostrzeżenia, ale też i starajcie się wzrastać energetycznie, duchowo i właśnie w waszej energii kreacji. Pokażcie światu swoje możliwości. Nie po to, aby być pysznymi, chociaż pewna doza samouwielbienia i takiej dobrego poczucia własnej wartości jest jak najbardziej potrzebna. Buduje naszą świadomość, ale być może też i stanie się taką inspiracją dla innych do ich wzrastania. Pokażcie swoje możliwości, pochwalcie się światu, a na pewno świat to doceni. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. I to jest bardzo mądra podpowiedź. Idąc na zakupy, zaglądamy do lodówek, do szaf, czego nam brakuje. I ważne jest to, aby po prostu pożegnać się z tym, co z nami już nie rezonuje, co jest nam niepotrzebne, a co po prostu zajmuje miejsce. Czyli jest to podpowiedź o ciągłej kreacji, o ciągłym budowaniu siebie w jak najlepszych możliwościach. A to, co już nie rezonuje, a być może jest też dobre, ale jakby już jest to kolejny etap, to naprawdę zostawić, powierzyć żywiołom, podziękować i pójść dalej, aby móc kwitnąć. Tego wam życzę. Postanowienia. Niebywale silna i niebywale ważna podpowiedź. Tak naprawdę to postanowienia i marzenia są
podstawą naszego rozwoju, aby móc kreować swoją przestrzeń, aby móc wzrastać, aby móc wszystko, kolokwialnie rzecz ujmując, ogarniać, naprawdę wypada mieć postanowienia. Od tego zaczynamy. Siadamy i spisujemy to, co chcemy osiągnąć, jakie są nasze marzenia, jakie są nasze pragnienia i ugruntowujemy nasze postanowienia, aby mogły nas budować i być naszymi okrętami, na których i dzięki którym możemy wypłynąć na szerokie morze możliwości i sukcesów. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Dokładnie, ponieważ zawsze istnieje prawo wyboru. Niezbywalne, oczywiste. Czasami o nim zapominamy, bo nie wypada, bo trudno, bo ciężko. Do tego też trzeba dojrzeć. I to mówię również z własnego punktu widzenia. I pamiętajmy, że jeżeli coś z nami korespondowało, pomagało nam w budowie własnych marzeń i oczekiwań, podpowiadało postanowienia, aby je realizować, a w tej chwili już jesteśmy na innym etapie, zawsze możemy powiedzieć nie. To już jest mi niepotrzebne. Dziękuję za to. Jestem wdzięczny, ale idę dalej. I ostatnia podpowiedź. Przyjemności. Bardzo istotna i pięknie, że się pokazało, bo po ciężkiej pracy, po wytężonych działaniach, potrzebna jest chwila relaksu, chwila właśnie prostych przyjemności. I tu nie chodzi o to, aby robić sobie nie wiadomo jak drogie, wymagające poświęcenia przyjemności. Absolutnie. Przyjemności tkwią w małych, drobnych rzeczach. W pysznej kawie czy herbacie, w samotności, przy blasku świec, z kawałkiem dobrej rolady makowej, tudzież książki, albo rozmowie z przyjacielem, przyjaciółką, spacerze w parku. Pogoda jeszcze nie jest tak melancholijna i mglista. Bywają chłodne poranki, ale dzień jeszcze jest całkiem przyjemny. Jeszcze mnóstwo barw w parku, w lesie. Róbcie sobie te przyjemności. Są naprawdę naszą odskocznią i takim cudownym resetem, powrotem do źródła, aby móc znów zaczerpnąć przyjemność, siłę i determinację do czasem niełatwego działania. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Dokładnie tak. Pamiętajmy o tym. I na koniec, jak zawsze, zaproponuję Wam energię run. Zobaczymy, z jaką podpowiedzią, z jaką informacją i jaką sugestią na dzisiejszy dzień do nas zawitają. A dzisiaj jest to runa Kosa. Kochani, runą Kosa opiekuje się Pluton. To bardzo stanowcza, ale też i jakby to powiedzieć, uczciwa planeta. Otwiera nam oczy na rzeczy, które być może były zawoalowane i które stają się nam niepotrzebne, które nam ciążą. To zapowiedź być może szybkich końców, a dramatycznych odcięć, ale tak naprawdę, jeżeli podejść do energii tej runy ze spokojem i zrozumieniem, to jest ona niebywale ochronna. I ta właśnie energia bardzo pomocna i potrzebna jest we wszelkich czynieniach właśnie na odcięcie, przy rytuale na otwarte oczy. Daje nam nie tyle odcięcie wieszczy, zakończenie pewnych etapów, ale daje nam również przez swoją energię olbrzymią ochronę działania. Jest takim plastrem, który z jednej strony ułatwia nam jakby zakończenie danego etapu, czasami bolesne, ale też i daje ochronę, aby móc podnieść się
odebrać naukę, przerobić tak zwaną lekcję i móc dalej wzrastać we własnej sile, czasami z pewnymi doświadczeniami, które niekoniecznie są przyjemne, ale jeżeli dobrze przetransformować, odebrać, tak już powiedziałem, lekcję, to te czasami nieprzyjemne rzeczy dają nam niebywałą siłę na dalsze działanie. I tego Wam z całego serca życzę. Kochani, niech ten dzisiejszy dzień będzie pod znakiem dystynkcji, spokoju, pewności działania, wiedzy, która jest w Was, ale też i szlachetności czynienia, bo osoby, które są silne, które wiedzą, które rozumieją, to jakby takim naturalnym prawem, oczywiście Waszego wyboru, jest stanie na straży słabszych, pomocy i podaniu pomocnej ręki osobom, które o to proszą, które potrzebują tej naszej wiedzy i opieki. Pamiętajcie, że wszystko zaczyna się w nas i od nas. Szanujcie swoją wiedzę, szanujcie siebie i bądźcie wielcy. Dzisiejszy dzień również to możliwości. Starajcie się wzrastać, budować swoją przyszłość, swoje zadowolenie. Lśnijcie niczym gwiazdy i nie przestawajcie ani na moment ufać i wierzyć sobie. Starajcie się wzrastać, zdobywać wiedzę i kierujcie się tymi własnymi możliwościami. Postanowienia to integralna część kreacji. Zróbcie sobie właśnie notatki i kierujcie się nimi. Postanowienia dodadzą nam skrzydeł do dalszego rozwoju. I pamiętajcie, że zawsze macie prawo powiedzieć nie. Nie zapominajcie o przyjemnościach. Małych, ale jakże dających duży dystans, duże zadowolenie, spokój i radość. To bardzo istotny element naszego życia. Dzisiaj możecie wspierać się energią karneolu. To energia cielesności, seksualności, sensytywności, ale też i niebywałej siły oczyszczenia i siły w sile. Moc czerwonego promienia niech będzie z Wami, niech doda Wam pewności siebie, ciepła i uczuciowości. Wszystko, co z Wami nie rezonuje, po prostu odetnijcie. Starajcie się czerpać z życia jak najwięcej pozytywów. Co nie znaczy, że czasami nie stajemy przed ścianą, nie upadamy na kolana, ale te upadki są po to, aby odebrać lekcje i iść dalej z podniesioną dumnie głową i nadzieją i wdzięcznością w sercu. Tego Wam z całego serca życzę. Pięknie dziękuję za Waszą obecność, za wysłuchanie, za wszystko, co dobre od Was. Dziękuję Wam po trzykroć. I życzę cudownego, spełnionego, uśmiechniętego dnia w miłości, wdzięczności, nadziei i z przyjemnościami. Do usłyszenia jutro.